No cześć, witam Was na kanale. Robiliśmy już zapełnienie portfela w tym miesiącu, robiliśmy podsumowanie oszczędności. Jeśli chodzi o wyzwania finansowe, wyszło 4077 właśnie z trzech segregatorów oraz z wyzwania 100 kopert. A dzisiaj, wiem, wygląda to ładnie kolorowo, nie wiem czy zmieszczę się w jednym filmiku, czy podzielę to na części, zależy jak długie będzie nagranie. Policzymy sobie wszystkie koperty w pięciu segregatorach. I tutaj są właśnie moje oszczędności, takie od krótkoterminowych do długoterminowych. Zaczniemy sobie od żółtego segregatora, żeby przyspieszyć właśnie tak jak z wyzwaniami. Nie będę wszystkiego wyciągać i tak liczyć, tylko idziemy od razu do. Czekajcie, może sobie jeszcze troszeczkę Was przybliżę, żebyście lepiej mogli też tutaj widzieć szczegóły. Moment, zrobię tylko trochę miejsca, bo tutaj w kadrze nie wszystko się mieści, jeszcze na takim przybliżeniu. Dobrze, pierwsza koperta to jest Olek. I tutaj do zeszłego roku, pierwsza wpłata była 20 czerwca, do zeszłego roku odłożyłam 200 zł. Następna koperta to moja córcia. Tutaj też było 200. I kolejna córcia. Tutaj też było 200. Są to koperty na ich wyprawkę przyszłościową. Jak już będą dorosłe, wtedy te pieniążki dostaną. Fundusz awaryjny na koniec roku też miał 200 zł. Przypominam, że to tylko podsumowanie zeszłego roku, mimo że tutaj. Akurat w tym segregatorze były już księgowane pieniążki na ten rok, na styczeń. Emerytura moja, jaką to ja będę miała emeryturę? Na koniec roku miałam odłożone 350 zł. Przekładeczka pozłacana. Kategoria rodzice, tutaj było 300 zł. W przyszłości właśnie mam w planach zajmować się opieką nad moimi rodzicami, także żeby ich wspomóc, dlatego też odkładam na ten cel. Poduszka finansowa na tutaj, wiadomo, jakieś niespodziewane sytuacje. 200 zł było do końca roku i na studia, jeśli na takowe moje dzieci chciałyby się kiedyś wybrać. Ale że nie wszystkie uczelnie są darmowe, to na koniec roku tutaj było akurat dopiero 50 zł. Jednak też zamierzam tu zbierać na ten cel. Także żółty segregator mamy z głowy. Wyszło nam 1700 zł. 1700 żółty. Jest jak segregator, już tak skrótowo troszkę. Przechodzimy do różowego. Różowy to taki segregator na różne okazje, które zdarzają się w ciągu roku. Urodziny. Mój budżet to zazwyczaj stówka na dziecko. I tutaj było 100 zł do grudnia. Wakacje też mają stówkę. Na wycieczki małe i duże, powrót do szkoły, 150 na wypraweczki szkolne. Tutaj school supplies, czyli wszystkie, chciałam powiedzieć suplementy, wszystkie pierdółki potrzebne do szkoły w ciągu roku, zeszyty, gumki, ołówki i wszystko pozostałe. Tutaj mamy 30 zł. Christmas, święta akurat już za nami. Cel był osiągnięty, było 660 zł. Wszystko poszło na prezenty i na organizację świąt akurat. I organizację świąt, w sensie dołożyłam się stówkę moim rodzicom, ponieważ to oni organizowali święta w zeszłym roku. W tym roku Wielkanoc akurat jest u nas. My gościmy rodzinę. I koperta wielkanocna ma stówka. Jeszcze na ten rok nie było tutaj nic dokładane i na pewno
jak tylko na koniec miesiąca przyjdą pieniążki, tutaj będziemy upgrade'ować bardzo intensywnie. Kolejny segregator będzie fioletowy. A teraz tak, 480 zł było w różowym. Już zapisuję. Różowy. Teraz przechodzimy do fioletowego. Wiecie co? Może tak właściwie nawet mieścimy się na razie w 5 minutach i 30 sekundach, więc może faktycznie zrobimy w jednym odcinku. Samochód. Tutaj główna koperta ma 600 zł. Od listopada nie była już zapełniana. Jest to koperta ogółem na mój kurs prawa jazdy plus z wyzwań finansowych i z pozostałości tej koperty, jak już uda mi się zdać mój kurs już skończyłam, chodzi mi o same egzaminy, żeby właśnie, bo pierwszy raz niestety nie zdałam, na drugi się jeszcze nie wybieram, chwilowo musiałam zawiesić z powodów rodzinnych, ale zbieram właśnie też na samochód, czyli tak troszeczkę przyszłościowo, paliwo 60, ubezpieczenie było 30, opony to już takie ogółem kategorie około samochodowe. Mimo że samochodu nie mam, ale zbierać sobie tam powoli można. Ubrania tutaj było 80 zł. Buty i dodatki 50. Też koperty, segregator, który wymaga trochę miłości. Tutaj mamy 60 w meblach, nowy komputer 80. Nie są to ceny, przepraszam, nie są to rzeczy pierwszej potrzeby, więc nie są jakoś intensywnie zapełniane. Kamera, czyli aparat 60. I tutaj już mamy 3 segregatory za nami. Zostały 2. 1040 mamy tutaj, z tym, że wiadomo, tutaj z tego segregatora pieniążki na pewno będą uciekać niedługo na Wielkanoc i Wielkanoc myślę, że tak jeszcze z 300 musimy włożyć. Dobrze, więc fioletowy 1040, 3 segregatory, 2 zostały. Ok, zostały nam 2 segregatory, jeszcze do podsumowania. Te 3 już były i je odsuwam. Wyjdą troszeczkę z kadru. Przechodzimy do niebieskiego. Kategoria zdrowie. Znowu się przybliżamy. Tutaj mieliśmy na grudzień, właściwie na listopad 120 zł. Przyznaję, że dużo segregatorów było troszeczkę zaniedbanych, jednak więcej wkładałam w wyzwania finansowe niż tutaj. I w niektórych miejscach faktycznie trzeba troszeczkę jakby więcej powkładać. I dentysta ma 110 na listopad, teraz już 150, ale liczymy zeszły rok. Tutaj jest na leczenie ortodontyczne w razie coś, bo jedna z córek ma trochę krzywy zgryz. Coś tam prawdopodobnie w przyszłości trzeba będzie zawsze na to mówię bransoletki, zapominam słowa, jak to się nazywa, ten aparat na zęby. Prawdopodobnie będzie musiała mieć zakładany w perspektywie najbliższych 2 lat, dlatego tutaj właśnie ten cel zbieram. Na zeszły rok było 20 zł. Czekajcie, bo mi się wyzerowało oczywiście. Więc było 120, było 110 i właśnie tutaj było 20. Kolejny segregator. Koperta, okulary tutaj na zeszły rok było 50. Family Time, bardzo fajna kategoria. Mamy 100 na listopad. W grudniu właśnie nic nie dochodziło, dopiero w styczniu. Tu takie oszczędności na zakupy. W razie jakbym tam coś planowała, albo miała jakieś przestoje finansowe, żeby nie naruszać oszczędności czy wyzwań finansowych. Właśnie dlatego ta kategoria jest taką zapasową. Wiecie, no dobrze być przygotowanym. Self-care, ta koperta w ogóle nic tam nie straciła na razie. Ma
130, ale było 90 na listopad. W grudniu nic nie doszło. Salon fryzjerski, no tu też się nic nie zapowiada, bo ogółem mam bardzo długie włosy i no raczej nie ścinam ich, są prawie do pasa. Na zeszły rok było też 50. Me time, to nowa kategoria, bardzo fajna, ciekawa. Nie wiem, na co przeznaczę, może jakiś masaż u masażystki? Może jakaś maseczka? Nie wiem. Na razie nie mam głowy do tego ani pomysłu. Cały czas walczę z tym prawo jazdy i z nauką, żeby powtarzać te pytania. Także niebieski segregator 650 zł. Zapisujemy. 650 niebieski. Ok. I ostatni, ale nie najgorszy, seledynowy. I tutaj raczej na takie rachunki w razie co. Oczywiście ja nie płacę za rachunki gotówką, przelewam od razu z konta zaraz po przyjściu wypłaty. Dlatego to są tylko oszczędności związane z rachunkami w razie co. Lubię to określenie. W razie co. Nigdy nie wiesz, co się może stać, ale jak ci się stanie, to lepiej mieć niż nie mieć. Co jest prawdą. 110 na zeszły rok w rachunkach. Podatek od gruntu. 70. Następnie electricity. Możliwe, że z tej kategorii będzie trzeba korzystać. 140 tutaj mamy. Ogrzewanie, czyli gaz, stówka. Rachunek za zużycie wody. No u mnie to jest ogółem zużycie wody plus utrzymanie hydroforu, który dostarcza, przepompowuje wodę, jakby ciśnienie do wszystkich mieszkań na osiedlu. Także koszty są troszkę większe. Śmieci. Jeszcze nie wiem, czy podrożały. Na razie nic z urzędu gminy nie przyszło. Więc śmieci miały 70. Rachunek za telefon. Tutaj mamy 40. Internet 60. I toiletries 50. Ok. Więc dodajemy jeszcze 50. Toiletries, czyli właśnie taka koperta trochę zbędna, czasem potrzebna. Jeśli kategoria dom nie wystarczy, mogę z tego zamówić właśnie wszystko, co jest potrzebne właśnie w tej kategorii do domu. Seledynowy. I podsumowujemy 5 segregatorów. Żółty, różowy, fioletowy, niebieski i seledynowy. Ładnie sobie je tutaj wyłożę. Lubię te kolorki. No to liczymy. 1700 z żółtego, dodać 480 z różowego, dodać 1040 z fioletowego, dodać 650 z niebieskiego i 700 z seledynowego. Mamy 4570. Oczywiście nie uwzględniam pieniędzy już wydanych, czyli 660 zł, które były odłożone na Boże Narodzenie. Tych pieniędzy w ogóle, powiedzmy, uważam, że ich nie ma, nie było, zostały wydane. I podsumowując, w 2000, znaczy nie ma ich ogółem, ale jakby zsumować zeszły rok całkowicie, 4570, 477 i 660 święta oraz 610 bodajże, 600 z groszem było za te wszystkie monetki, to można powiedzieć, że
w zeszłym półroczu, licząc od czerwca, 9900 ponad zostało zaoszczędzone, minus 660 wydane, czyli 9250 z groszem jest w tej chwili w segregatorach. I co teraz? Teraz zaczął się nowy rok, nowe możliwości. Zaczęłam też sprzedawać na Vinted oraz na Olixie więcej rzeczy, których już nie potrzebujemy. Więc liczę, że ten rok głównym celem będzie właśnie dokończenie wielu wyzwań finansowych i dalsze oszczędności. Myślę też, że może przy większych kwotach już powoli zacznę zakładać lokaty. Zwłaszcza, że w ostatnim czasie oprocentowanie jest naprawdę korzystne. Jedna lokata w Credit Agricole jest na 10%, chociaż jest to lokata tylko jednorazowa, na pół roku do 50 tysięcy, ale pozwala zarobić nawet 2,5 tysiąca złotych, więc na pewno dużo dla osób, które mają taki kapitał. Mniejsze lokaty półroczne są na 8%, na przykład w mBanku, w Nestbanku, w InBanku, więc oferta jest jeszcze bogata. Niestety raczej już oprocentowanie nie będzie rosło, powoli będzie spadać, więc warto korzystać, jeśli macie wolne środki, które możecie sobie założyć na pół roku, czyli 180 dni lub na 3 miesiące, 190 dni. Warto, zdecydowanie warto. I co? I tyle. Oszczędzamy dalej. Pa!